Tak wygląda droga do ciepłych krajów. Ciekawe ile osób dostanie choroby morskiej z powodu tego, jak bardzo moja ukochana córka macha tym. Pierdala, jakbyś pionowo pod spodem równie jechał. O, widzisz. Nie jest cebłość, ty nawet jeździsz, nie umiem. Drogami, bo ty mi pasacinka kupiła, nie tak. A kurwa, pasacinkiem. I gdzie ty będziesz spał w pasacinku? Chyba, że jest przyczepko. Wtedy tak. Dobra. Już wszystkie śnieżne szczyty żeś objęła? I don't know, bo nie kręcę kamerą. Bo... O, i znów płatnij mi kamerę i teraz chmury będę oglądać. Tak to wygląda. Oszami Gioconda. Yes, I was about to say it, ale potem pomyślałam, źle powiem i będą się śmiali ze mną. Człowieku, ten. Jak ktoś wie, skąd to jest i jak to wygląda oszami Gioconda, to niech da nam znać na, w komentarzach. Bo my myślimy, że o 15 minut. Oprócz nas i artysty oczywiście. Ja pierdziosko, tyle śniegu. Chodź w Polsce, tyle śniegu nie było. Dzieli nam przyjechali, ukradli. No ale tak czy siak, rzeczywiście hiszpańscy znajomi. What the fuck? Robili jaja, że oni przyjechali do Polski, myśląc, że tu będzie zimno. A im rodzina przysyła zdjęcia ze śniegiem, a w Polsce dupa. Powiedz hello to the camera. Hello to the camera. Ale masz brzydki profil. Jo. Weź Sebusz się odpal, no. Zobacz. Angelika ty. Jo, Sebusz. Albo Jessica, o. Historia od taka ci, żeśmy się zaoglądali kiedyś polskich memów z nosaczami. Bo tak nazywałem te małpy. Okej. Jo, pierdziu, ale się wjechali w śnieg. Jeszcze jakaś ruska muzyka, tak? I co jest? Elektropunk. Ruskie się też załapali. Czekaj, zrobimy człowieka z interneta pikselowego złoma na śnieg. Jest pikselowy złom. Restaurante Piscina Solitica, skurr, o co chodzi? O co, nie wiesz co to jest morsowanie? Zje piscina, wchodzi i się wchodzi. Jacina. No ale co ma wspólnego restauracja z Piscina Solitica? No, że zawsze są Piscina Solitica, a po drugim wchodzi spierdalać. Spaliłeś to teraz, uzupełniaj. No. Tak. Mijaliśmy miejscowość Pojos, czyli miejscowość Kurczaki i było, co to było, Faje de Pojos? Kanał de Pojos. Amazing. Od razu się ojcu skojarzyło, bo jakiś taki dziwny, ja nie wiem, może na pomań jakiś. Pojos hermanos Breaking Bad. Myślę nic tylko ci było. Jeździ do tej Portugalii. Ej, i tak macie szczęście, bo zawsze to leci tylko Morrissey, Swede, jakieś cichsze kanałki Ariemu. To leci like really, really fun depressing trip. Kończysz podróż! By the way, to na pewno portugalski track, bo wszystkie portugalskie. 90% tirów to Portugalczycy. Nie, San José López to nie może być portugalski. Ty, ciekawe czy nas słychać sobie. Czy bardziej słychać te chujowe głośniki? Czy nas? Najgłośniki mamy zajebiste, zero basu. Poprzedni właściciel miał dosyć dyskomulasty gust. W związku z tym stawił radio cholerne sony
jakieś Madziewia głośniki. W City jest radio, a Itelio, w ogóle głośniki to mamy zajebiste. Profesjonalna robota na dwa kręty, no bo co będzie mieć cztery na to na cztery. Co to? O, o, kocze Deportivo, BMW. Jaki przestępca? 105 jedzie, jaki 108. O, chłop! Daj sić! No. To było jedno z pierwszych wypowiedzi Gnoma, jak Gnom urósł w wieku lat półtorej. Cokolwiek jej się nie podobało, to mówiła: ojciec, daj sić! Bo mnie męczyłeś! Jak żeś mnie łaskowała, to ja, ojciec, daj sić! Albo się chciałeś bawić, jakbyś mi się chciało spać. Dobra, kończ. Nie. Kończ. Czeka to... jeszcze łapacza snów, pokaż się człowieku. Tak, bo ja mam. Ale mamy niezły podjazd. Słuchaj, słuchaj, potem się pęknie. Ja tu jeszcze mam pamięć. To dobry telefon. Pobity całym szkłem przed. O, okay. No, podjazd taki, czekaj, co my na trójce jedziemy? Nie, na piątce. Na piątce, no to na czwórce zaraz będziemy ciągnąć. Nie. Ale podjazd całkiem niezły. Tu śnieg. No i zaraz powinien obok nas biec wiele niż 4,5 km. A tam góry. Nie, ośnieżony. O, a nie, przepraszam. A my to Caceres właśnie, o. Caceres. I właśnie minął nas fan. Fan numer jeden. Over. Koniecznie musimy sobie kupić te, jak to jest? Radio. Radio, o. Bo nie mamy. Chciałaby pozawracać... Season Band. Jest ten pan radio. Musimy sobie kupić, żeby zawracać innym panom dupę. Dobra, 7 minut to mi się potem montować, nie będzie chciała tu siakolić, bo to za długo. No ale było jeden pas mniej, bo zaraz zjeżdżamy, sypusz. Zimno się robi, to się droga kurczy. That's what Spanish say as an excuse. Ty zobacz, 1186 metrów żeśmy przepychali. To dobry ten Fiat, ale Passata byśmy szybciej wjechali. I mówię, Fianoć, chłopce, Passata. Czemu nasz samochód brzmi, jakbyśmy grali w Tetrisa w środku? Znaczy, nasz tył właściwie jest ułożony w Tetrisa, ale jak tylko jedziemy, to wszystko się flopsze. Nie. Dobra, czekaj. Dobra, dłożość tego śniegu, bo nam się człowieku znowu.